Dzień dobry. Z Warszawy, huczącej syrenami policyjnymi, witam się spod pomnika lotnika. To jest dokładnie pomnik poświęcony poległym lotnikom. I prawdę mówiąc, nachodzi mnie refleksja. Co my dzisiaj tak naprawdę świętujemy? Dlaczego napinamy się, by przywódcy państw, cały świat zwrócił na nas uwagę, by przyjechał do nas jakiś jeden czy drugi zboczeniec, który dzisiaj piastuje wysoką polityczną rolę w Stanach Zjednoczonych? O co nam w zasadzie chodzi? Czego to jest święto? Czego to jest wspomnienie? Czy chodzi o to, że wspominamy dzisiaj i świętujemy to, że zostaliśmy napadnięci, a więc znowu niejako podkreślamy fakt bycia ofiarą. Cały świat ma się dowiedzieć znowu po raz kolejny, że Polska została napadnięta. Czy też świętujemy dzisiaj ostateczną porażkę projektu II Rzeczypospolitej? Fakt, że nasi przywódcy, co by o nich nie myśleć, jakby ich nie oceniać, jednak nie potrafili zabezpieczyć przyszłości tego kraju i razem z całym społeczeństwem ponieśli porażkę polityczną, militarną, wszelkiego rodzaju, czmychając było nie było na zachód, zostawiając to społeczeństwo na pastwę losu. Czy dzisiaj świętujemy znowu jakiś taki kataklizm w polskiej historii, który doprowadził do tego, że Polska została obrócona w perzynę i straciła swoją niepodległość czy suwerenność, może tak, na kolejne, no ile to będzie? No 50 lat, tak, do 89 roku. Co tak naprawdę próbujemy dzisiaj światu przekazać, napinając się na to, by świat zwrócił na nas uwagę? Tak myślę o tym. Czy nie byłoby dobrym pomysłem, żeby wrócić do tej koncepcji poszukania w polskiej historii jednak jakichś elementów zwycięskich? Czymś, co rzeczywiście, albo czegoś, czym rzeczywiście możemy się pochwalić. Ja rozumiem kładzenie nacisku na 1 września w czasach komuny. Ja to dobrze pamiętam ze szkoły, apele na 1 września, wszyscy uczniowie stojący pod linijkę i pani dyrektor wypowiadająca jakieś takie wiekopomne słowa na temat naszej walki ojczyźnianej i tak dalej. Ale w komunie to służyło do tego, by budować z tego, znaczy albo tworzyć z tego pewien kamień węgielny pod sojusz ze Związkiem Radzieckim. To właśnie tego, jako że 17 września był przemilczany ówcześnie, to 1 września właśnie padliśmy ofiarą nazistowskich Niemiec po to, żeby w końcu zostać wyzwolonym przez naszego największego sojusznika, czyli Związek Radziecki. I wtedy to było zrozumiałe, ale dzisiaj do czego w zasadzie służy nam ten 1 września? Była ta koncepcja, żeby wracać do takich momentów glorii i chwały w polskiej historii. Na pewno nie jest to 1 sierpnia i Powstanie Warszawskie, aczkolwiek oczywiście te dni pełne chwały, wysiłku militarnego młodych warszawiaków są oczywiście godne upamiętnienia, ale to nie jest czas zwycięski. Był pomysł, żeby to był 4 września, te pierwsze wolne wybory. Może trzeba się zastanowić, sięgnąć jednak do naszej pamięci i poszukać takich momentów, które nie robią z nas znowu ofiary. Nie wiem, co to jest. Może wy wiecie lepiej. Dziękuję, zachęcam do refleksji. Z Warszawy, ogarniętej dzisiaj dźwiękiem syren, Rafał Betlejewski. Pozdrawiam.